Dzień dobry, o poranku. Jest godzina 6:40, za 15:07. Przeżyłem nocka. W sumie było całkiem fajnie. Wczoraj, późnym wieczorem, że jak było absolutnie ciemno, zadzwonił telefon, lekko zdziwiony. Odbieram, a to dzwoni pan, o którym wam wcześniej wspominałem, że jest zarządcą tutaj tego terenu i który mi wynajmował kajaczek. I mówi, że dzwoni, żeby mi powiedzieć, że jeszcze wieczorem, w każdej chwili tak naprawdę, przyjadą, a jesteśmy w środku lasu, jestem tutaj sam. Jeszcze tutaj przyjadą tacy ludzie, którzy przyjadą sobie pod namiot, bo przyjeżdżają, oni przyjeżdżają sobie w nocy na ryby i żebym się nie wystraszył, że tu w nocy coś, czy tam ktoś podjeżdża. Wszystko w porządku, mili ludzie, oni już do niego dzwonili, że tutaj będą, więc on do mnie zadzwonił i mi powiedział, żebym ja się nie martwił, i żebym się nie wystraszył, że w nocy podjedzie tutaj jakiś samochód. Niebywałe. No i słuchajcie. Mija kolejnych 10 minut. Wjeżdża jeden samochód, wjeżdża drugi samochód. Wjazd jest tutaj. No podjechali tutaj, stanęli. Przyszli do mnie. Dzień dobry. My przyjechaliśmy tutaj i pan Jacek kazał nam przyjść powiedzieć, że tu będziemy na nocce. Mówię, super. Pan Jacek do mnie dzwonił, przekazał mi już taką informację, więc okej. No i poszedłem sobie spać. Spało się dobrze. Bałaganik, ale no nie szkodzi. No i z minusów, no to niestety gdzieś ucieka powietrze z materaca. Obudziłem się koło godziny drugiej, bo już był lekko sfleczały i nabiłem go naprawdę na maksa, żeby prawie twardy kompletnie, a rano wygląda to tak. Ale coś mnie tknęło przed wyjazdem i stwierdziłem, a tego materaca to ja już dobre 2 lata nie wyciągałem i nie dmuchałem. Kto wie, co z nim jest. Nie wiadomo, czy on trzyma powietrze, a jak nie będzie trzymał, no to lipa i co wtedy? I ostatnią rzeczą, jaką spakowałem do samochodu, wyjeżdżając tutaj, wrzuciłem dodatkowy materac. Co prawda to jest ten duży materac, który jest idealny do tego dużego namiotu, a nie do tego. Znaczy do tego też się zmieści, ale nie będzie miejsca, żeby coś tam obok położyć. Ale co ja tam mam kłaść obok? No tutaj i tak w tym namiocie, oprócz plecaka i rzeczy, które z siebie zdejmę, i ewentualnie latarki, to i tak nic więcej na noc w tym namiocie nie trzymam, więc nie będzie mi nic więcej tutaj potrzebne. A tam razem z tymi ludźmi, którzy przyjechali na te ryby, nie wiem, czy oni wyszli razem z jednego samochodu, czy nie, bo naprawdę już było ciemno. Przyjechała druga ekipa i rozbili się tam namiotem i tam sobie biwakują. A ja wstałem, ogarnę ten namiot. Muszę go mieć przygotowanego w takim stanie, żeby był pusty praktycznie, żebym w razie czego mógł go szybko zwinąć, bo pogoda jest taka se. Z drugiej strony od razu go w tej chwili też nie mogę zwijać, no bo jest jeszcze mokry po takiej porannej rosie. Zostawimy go. Zostawimy go na razie tak i robimy rzecz następującą. Schodzimy do jeziora. Muszę oblukać, jak tam sprawa wygląda i chcę zrobić głupią rzecz, szaloną rzecz, poranną rzecz, czyli po prostu wykąpać się w jeziorze z kosmetykami, z ręcznikiem. No bo tutaj takich luksusów jak prysznic niestety nie ma. Teraz mi się podoba. Jeszcze bardziej jak wczoraj.
Teraz przede mną ta najtrudniejsza do zrobienia rzecz, jaką mam do zrobienia teraz. Wszyscy wiedzą, jak fajnie rozkłada się namioty. 2 seconds, rzucisz, cyk i stoi. Rozkłada się 2 sekundy, czasami złożyć nie idzie go 20 minut. Więc ja bym wolał, żeby on się rozkładał 36% trudniej, ale za to składał 74% łatwiej. Przygotuję sobie tutaj miejsce i zaraz powalczę. Mam nadzieję, że nie rozśmieszę was do łez tym, co będę robił. Ostatnie złożenie tego namiotu zajęło mi 10 minut. Przy 2 sekundach, które się rozkłada, mało tego, że w 10 minut potrzebne były do tego 3 osoby. Teraz nie mogę liczyć na nikogo innego, muszę sobie poradzić z tym jakoś sam. Więc uważajcie, bo będzie niezła komedia pewnie. Uwaga! Akcja! Poszło. Nie wiem jak, ale poszło. Prawie idealnie. A few moments later. Mapa sprawdzona, więc według tego, co mówi wujek Gogu, pierwsze po trasie będzie Giżycko, więc jedziemy do Giżycka, dalej Wilczy Szaniec i na końcu Mamerki. Czy zwiedzę dzisiaj Wilczy Szaniec, to nie wiem, bo może być tak, że z Mamerek cofnę się do Wilczego Szańca. To nie jest jakaś zawrotna odległość, ale chciałbym mieć pewność, że będę miał gdzie się tam rozbić z namiotem. Myślę, że tam to już nie będzie taka dzicz jak tutaj. Chciałbym mieć pewność, że tam ta przystań Mamerki mnie przyjmie i tam będę sobie mógł z tym namiotem stacjonować. No i tam sobie zwiedzę wszystkie rzeczy, które są w okolicy Mamerek, czyli tam muzeum, bunkry itp. itd. Teraz zwiedzę sobie, pojeżdżę i pochodzę po pięknym Giżycku podobno. A tymczasem jedziemy trasą na przejście graniczne z Litwą. Za mną ciągnie się kolejka tirów, które na pewno zmierzają na przejście graniczne. Dotarłem do Giżycka. Przejeżdżałem drogą wzdłuż obok jeziora. Jezioro się nazywa Niegocin. Akurat było w dole, a droga była na takim wzniesieniu. No wyglądało przepięknie. I teraz co się okazuje? Można bardzo blisko tego jeziora podjechać. Wydaje mi się, że tam za mną jest zejście do jeziora i kąpielisko. I to jest takie rekreacyjne centrum tutaj Giżycka. Zostawiam bilet. Faktycznie jak się idzie tutaj drogą, to Giżycko wygląda jak typowa nadmorska miejscowość wypoczynkowa.
z fajnymi budynkami. Budki, gofry, słychać cymbergaje. Zdecydowanie bardziej komercyjna miejscowość niż Augustów, w którym byłem jeszcze godzinę temu. Ale tam za to jest inny klimat. Trzeba przejść przez tory, które idą wzdłuż drogi, żeby dojść do jeziora. A tutaj no to jest już full komercjal. Nie tu w tym Giżycku. No kurczę, pięknie to wygląda naprawdę. Słuchajcie, wiem, że będę z moimi porównaniami wybiegał troszeczkę za daleko jak zwykle. Ale co ja mogę, że takie właśnie mam skojarzenia? No, przypomina mi to Miami. Wielokrotnie miałem tą przyjemność być w Miami. Jako kierowca samochodu w grze GTA Vice City. Także no ja znam te rejony. No, Marina w Giżycku miażdży. Naprawdę. Coś pięknego. W kolejnym moim ulubionym serialu Policjanci z Miami Sonny Crockett mieszkał w takiej marinie na swoim jachcie razem z aligatorem. Widziałem to na zdjęciach, widziałem to na filmach. Wiedziałem, że to będzie fajnie wyglądało. Ale no kurczę, przechodzi moje oczekiwania. Naprawdę. Ilości budek z upominkami, z magnesami, z maskotkami i z różnymi durnostojami jest naprawdę konkretna. Jest tego mega dużo, ale takie mam wrażenie, że ze smakiem. Może przez to, że okolica właśnie jest taka piękna, a jak ceny. Tanio nie jest, to na pewno, ale może chociaż smacznie. Plaża jak plaża, ale jeziorko jest naprawdę cudowne. Ogromne, z mnóstwem żaglówek, łódek i krystalicznie czyste. To jezioro Saino się przy tym absolutnie chowa. A to pomimo tego, że jest tutaj tyle ludzi, że tyle się na tym jeziorze dzieje, to jest naprawdę krystaliczne. Widzieliście kiedyś Orlen na plaży? Orlen dla sprzętu pływającego. Stacja benzynowa dla motorówek. Taka ciekawostka. Dotarłem do trzeciego punktu wycieczki. Był ośrodek Skowronek, było zwiedzanie Marinej plaży w Giżycku, było. I jesteśmy w Mamerkach, w przystani Mamerki. Czyli jak na razie wszystko idzie idealnie, zgodnie z planem. Miejsce wygląda tak. Myślałem, że jest bardziej dzikie w cudzysłowie. A jest takie sobie bardzo sympatyczne i marina jest też nie z jakimiś łupinami pływającymi, tylko z konkretnymi łódeczkami. Co jest również bardzo istotne przed wjazdem na pole namiotowe, czyli tam
zaraz za tą szambiarką. Jest drogowskaz. Bunkry 300 metrów. Elegancko. A tutaj, zaraz sobie podejdę zobaczyć, jest kanał Elbląski albo kanał Mazurski. Wpływa do tego zbiornika tutaj. Ja sobie stanąłem tu. Tu rozłożę namiot. Podejście do prądu jest. Nie jest tanio, niestety. 20 zł samochód, 20 zł prąd, 15 osoba, 15 namiot, 3 dyszki, 7 dyszek. Dwie nocki przepękamy, bo taki jest plan. Tak jak mówię, jest prąd, co jest bardzo istotne, bo o ile przez ten jeden dzień byłem w stanie po drodze podładować sobie wszystko z samochodu, tak już drugi dzień nie był w stanie tego zrobić. Tam jest jakiś mini sklepik, toalety. Jeszcze podejdźmy zobaczyć, jaka jest woda. No i co wy na to? Woda wygląda, jakby była nalana do wanny. Taka czyściutka. Dobra, rozstawiam namiot. 2 sekundy. Słuchajcie, właśnie sobie uświadomiłem jeszcze jedną rzecz. Zaraz wam pokażę jeszcze coś. A co sobie uświadomiłem? Skoro jestem w Mamerkach, to jezioro Mamry. O tym nie pomyślałem. A tutaj, zobaczcie, tu jest kamp. A tu do jeziora uchodzi kanał Mazurski. Troszeczkę wieje od wody, mam nadzieję, że nie szumi za mocno w mikrofonie. Woda, jak powiedziałem, jest naprawdę mega czysta. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego. Elegancko. Właśnie. O, tam kanał Mazurski. I to nie będzie jedyne spotkanie z kanałem Mazurskim, jeżeli dobrze spojrzałem na mapę. Bo jeszcze jedno miejsce, które odwiedzę, też będzie chyba miało z tym kanałem coś wspólnego. Dno kamieniste, ale woda jest krystalicznie czysta. Dobra, to tyle ciekawostek. Teraz muszę czekać, aż przyjdzie pani, która mnie skasuje. Akurat na to może specjalnie nie czekam, ale czekam na to, żeby mi podniosła bezpiecznik w skrzynce z prądem, bo muszę się doładować. No mogę tylko żałować, że nie mam drona, bo ujęcia z drona, jak lata tutaj nad jeziorem i z góry widać ilość tych żaglówek i innych jednostek pływających, no to by robiło naprawdę mega wrażenie. Elegancko! Jezu, jaka ważka wielka. No i skoro jest drogowskaz, bunkry 300 metrów, wszystko jasne, prawda? Idę na mały rekonesans. Zgodnie z informacją, która znajdowała się przy wejściu na pole namiotowe, 400 metrów wzdłuż linii energetycznej znajdują się bunkry, muzeum i makieta Ubota. Dzisiaj tylko taki rekonesans, a jutro przejdę sobie, żeby to wszystko pozwiedzać. Ponad 30 bunkrów niby tam się znajduje. Czy to jest informacja, która jest w ramach ciekawostki
że te 30 bunkrów tam gdzieś jest, czy informacja, że te 30 bunkrów jest do zwiedzenia, to się okaże. A tam widzę, ktoś chciał po taniości i wjechał sobie kamperem i stanął w lesie, co by było za darmo. Jest godzina 18:30 blisko. Wróciłem ze spaceru do bunkrów, jak widzieliście. No ale cały dzień od tej godziny 10:30, jak wyjechałem z Augustowa, spędziłem w drodze. Z przerwą na spacer po Giżycku, ale cały dzień w samochodzie. No i co za tym idzie, zjadłem Grześka, 2 cukierki i paczkę kabanosów zakupioną w Biedronce w Giżycku. No i nie ukrywam, jestem głodny. Czas na kolację w pięknych okolicznościach przyrody. Pomidorki, jajeczka, chleb. A to wszystko przy lekkim wietrzyku i panoramie na jezioro Manry. Widzi mnie kamera? Pewnie widzi, chociaż światło takie dość amatorskie ustawiłem. Przyszedł sobie wieczór. Godzina 21. Wczoraj o tej godzinie, jak siedziałem w środku lasu, to już było kompletnie ciemno. A tutaj jest po prostu zmierzch. Widzicie, imprezka na polu. Impreza to może nie, ale... ale dużo ludzi sobie siedzi i biesiaduje. Potem pewnie pójdą spać na swoje jachty. Przyjechał jeszcze kamper, który się rozbił. Jeszcze jeden namiot. No i to tyle, jeżeli chodzi o ilość ludzi na polu. Podejdźmy sobie do wody. Zobaczymy, czy coś więcej będziemy w stanie tak po ciemku zobaczyć. Dzień drugi dobiega końca. Godzina na wakacyjne pobyty i imprezowanie jest jeszcze młoda, bo jest 21:30. Ale na zewnątrz zrobiło się chłodno. Albo mi jest chłodno. Ze zmęczenia po prostu. No i jakie plany na jutro? Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Będzie ładnie. Rana pobudka, śniadanko, kawka, może krótki spacerek, cofamy, nie będzie o spacerku, kawka, przejść się po polu, popatrzeć sobie na jeziorko, pokontemplować, a potem idziemy do bunkrów. Mam nadzieję, że wejdę na wieżę widokową, aczkolwiek nogi mi się ugięły, jak ją zobaczyłem. Nie lubię takich rzeczy, naprawdę. Mogę chodzić pod ziemią, ale nie cierpię wysokości. To jest taki twardy plan, ścisły na jutro. A co reszta? To zobaczymy, jak się będzie dzień układał. Jak będzie pogoda, to może pójdę się wykąpać w jeziorze. Dzisiejsze kąpanie o 7 rano. Kąpanie w sensie mycie takie w jeziorku było bardzo fajne i orzeźwiające. Woda była przyjemna i cieplutka. I to było ciekawe doznanie. Tutaj nie będzie takiej swobody i takiej kameralności, bo jak widzicie, na polu jest sporo osób. Stosunkowo oczywiście. Bo dzisiaj rano, tam gdzie spałem, byłem sam. No i to chyba tyle. Żegnam się z wami w drugim dniu mazurskiego tripu. Widzimy się jutro rano. Jutro stacjonujemy też tutaj. Tutaj zostaniemy 2 doby do czwartku. W czwartek przemieszczamy się dalej. I jutro będziemy knuli plan na pojutrze. A w planie na pojutrze Wilczy Szaniec, śluza, Leśniewo. To 2 rzeczy, które na pewno chcę zobaczyć i to się jutro okaże, czy będę to widział pojutrze, będąc jeszcze tu, czy już jadąc dalej do następnego naszego punktu, w którym będziemy stacjonowali. Dobra, dosyć tego gadania, bo pieprzę w kółko to samo. Trzymajcie się, widzimy się jutro rano. Cześć.